Cześć kochani, dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam taką fryzurę, takie loki, takie fale trochę i jakiego sprzętu i jakich produktów używałam do zrobienia. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszam. A więc, żeby zrobić takie fale, ja długo szukałam, jak to w ogóle zrobić, ponieważ najpierw myślałam, że to może jest na warkoczykach robione, ale nie. Wiem, że karobownica, ale ona też jest za drobna, ma takie bardzo drobne te fale, czy co to ona tam robi, więc bardziej to robi takie siano na głowie, co mi się bardzo nie podoba. I w końcu znalazłam taki sprzęt, ja go kupiłam w Arkosie. To jest firma, znaczy z Andrew Barton Making Waves. Tak to wygląda. Ja znalazłam to tylko w Arkosie, dałam za to chyba 15 funtów, o ile to już pamiętam. I rzeczywiście to robi takie, no nie, no nie loki, ale chyba jakieś takie fale, nie? I to jest w ogóle na, nie wiem co to za temperatura, bo to jest od 1 do 9. Ja po prostu ustawiam na max, żeby mi to jak najszybciej się zakręciło. Wtedy tylko moment muszę trzymać i już jest gotowe. Zwłaszcza, że no trzeba się troszeczkę narobić przy tym. Więc to jest sprzęt. Póki co użyłam ochronę do włosów z Schwarzkopfa. I nałożyłam trochę pianki, bo zauważyłam, że jak nałożę pianki, to dłużej mi się loki trzymają i łatwiej się kręcą. Ja mam z Garniera Fructis Styling Mousse Body and Volume. Więc to mam póki co na włosach nałożone. I będziemy poczepać jeszcze rzepkę. I teraz rozdzielamy włosy. Będziemy robić to partiami oczywiście. Myślę, że zrobię takie trzy partie włosów. Tutaj nie trzeba jakoś super drobnych pasemek brać do tego. Więc mam nadzieję, że nie pójdzie to za wolno. Ok, i teraz rozdzielę pasma, myślę, że na dwa. Tak jak mam na połowę podzielone te włosy, to tutaj jeszcze podzielę na dwie części. I zacznę od tyłu. I teraz. Jak najbliżej skóry, ale nie tak, żeby się spalić. Zaciskamy i przytrzymujemy kilka sekund. I potem, jak puścimy, to już jest taka fala, tak? I ja przekładam tak, żeby złapać tą ostatnią na tą pierwszą część i faluję następną. Wtedy wiem, że one będą dokładnie tego samego rozmiaru. Nie trzymam tak jakoś super długo, więc nawet to jakoś idzie. I to już będzie koniec. Taką jak taka końcóweczka zostaje, to już ją zostawiam. Nie będę się już to jakoś specjalnie bawić. I to jest taka pierwsza część. I teraz druga. Nie wiem, czy to przez to, że użyłam pianki, tak one się szybciej kręcą. Jak pierwszy raz to kupiłam, zaczęłam sobie kręcić włosy, nie, ale chyba nastawiłam na niższą temperaturę, ponieważ staram się nie palić za bardzo swoich włosów. I wcześniej nie używałam też tej ochrony do włosów, więc one się strasznie słabo kręciły i ja przez jakiś czas zostawiłam sobie tą lokówkę i jej nie używałam. Ok, więc tak wygląda pierwsza część. Teraz zabierzemy się za drugą. Myślę, że sobie zrobię ją i wrócę do Was, żeby zrobić kolejne pasmo. Ok, druga strona już jest zrobiona, więc zabierzemy się za następną część włosów. I znowu oddzielimy. I górę podpinamy. I fryzura gotowa, żartowałam. I teraz musimy, o, te loczki do tyłu i weźmiemy sobie
wszystkie proste. Rozdzielę na pół. I do przodu. I tak samo jak tamtą stronę. O, tu mam coś pokręconego. Myślę, że też... O nie, może dwie? Trzy? Nie, dwie. Spokojnie dwie można zrobić. I tak samo. Tutaj też staram się jak najbliżej głowy. Nie przypalając sobie przy okazji. I teraz jak przesuwam tą lokówkę, nie ciągnę włosów, żeby się nie rozprostowały, tylko ponieważ włosy są jeszcze gorące, to żeby trochę chłonęły, to takie przesuwam lokówkę bardziej do głowy, żeby one sobie takie zakręcone odpoczęły. Po prostu ekscytujący proces. Ja na drugi dzień taką fryzurę zawsze zostawiam sobie, ponieważ jest taki fajny bałagan na głowie, więc sobie jakoś podpinam zawsze do góry, robię takiego jakby koczka. I mam takie naturalnie pokręcone fajnie, no nie naturalnie, ale tak fajny taki bałagan na głowie, więc zawsze wykorzystuję sobie te loczki na drugi dzień. Więc już wiem, jak trochę się uczeszę do pracy. I druga część. Oczywiście w zależności od tego, jak Wam się kręcą włosy, jak ciężko, no to bierzcie sobie po prostu cieńsze pasma, ale mi akurat tak wystarcza. Mimo, że normalnie włosy mi się kręciły ciężko, chyba do momentu, jak zaczęłam rozjaśniać, więc mam dość cienkie włosy. Jakoś specjalnie dużo ich nie mam i mogę spokojnie sobie brać duże pasma. Okej. Teraz sobie zrobię drugą stronę i do Was wrócę. Ok, ta strona też już gotowa, więc bierzemy się za ostatnią część. I teraz, tutaj nie chcemy robić od samiutkiej góry. Zostawimy część włosów prostych. Dlatego nie możemy prostować od razu bardzo za długo, nie wiem, mocno, czy tak to ma sens. Ponieważ zrobi nam się takie bardzo mocne przejście loka i to będzie trochę dziwnie wyglądać. Dlatego wyginam lokówkę troszkę w tą stronę. Córki, właśnie chłopak przyniósł kawę, bo zapomniał, co ja tu robię. Najważniejsze. O czym ja to mówiłam? Zapomniałam. Więc wyginamy troszkę lokówkę jakby w tą stronę. I tylko chwilę przytrzymamy ten pierwszy lok, żeby było przejście, ale ono nie jest takie bardzo mocne. I resztę kręcimy tak jak wcześniej. Chciałaby się jakaś muzyka chyba, nie? Następnym razem postaram się. Okej. I następne pasemko. Aha, jak kręciłam tą stronę, to wzięłam trzy pasemka, ponieważ przedziałek mam na tą stronę.
Więc tam jest troszkę więcej włosów. Teraz też tak bardzo tak jakby planowo trzymam lokówkę i od razu puszczam. Przede wszystkim przy grzywce jest to ważne, ponieważ nie chcemy jakoś takiej super skręconej grzywki. Czyli nie mam grzywki, ale mam takie włosy tutaj wycieniowane. Już to grzywką dawno nie jest. Fryzurka fajnie dodaje objętości. Specjalnie dla mnie, gdzie ja po prostu nie mam objętości. Mam takie cienkie włosy. Więc mogę też podawać, że trochę je mam. Okej. Mam nadzieję, że jeszcze nie przysypiecie. Damy radę do końca. Już nie ma nic prostego. Bardzo dobrze. Czyli z tego zrobię jeszcze trzy pasemka, myślę. I z tego ostatnie dwa. Te też już nie chcemy za długo trzymać, żeby nie było za dużo tutaj włosów. I ostatnie, dotrwaliśmy. Okay. Super. Włączę to, się nie poparzyła. Tak loki wyglądają. I teraz do rozdzielenia ich i takiego, żeby one nie były takie dopiero ściągnięte z lokówki, użyję Curl Rock Amplifier z TG Catwalka. Nałożę taką niewielką ilość. I tylko tego użyję do rozczesania tych loków. Nie będę szczotką na pewno. Ponieważ zrobiliśmy tylko jedno wielkie siano na głowie. Dzięki temu też loki się będą dłużej trzymać. Wygląda, więc taka fajna objętość jest. One są miękkie, przez to, że nie nakładam żadnego lakieru. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!